Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Radosław Matusiak i wraz z kolegą Patrykiem Kranickim będziemy mieli przyjemność przedstawić dzisiaj prezentację wprowadzającą do tematu zarządzania pamięcią w Pythonie. Może dwa słowa o nas. Jesteśmy programistami z ponad 10-letnim doświadczeniem, mocno związani z kwestią bezpieczeństwa komputerowego. Od paru lat jesteśmy także właścicielami startupu FastMyApp, zajmującego się wyszukiwaniem błędów bezpieczeństwa w aplikacjach. Dzisiejsza prezentacja, mam bardzo mało czasu, więc wiele rzeczy, które tutaj przedstawimy, mogłoby być tematem pojedynczych prezentacji, ale będziemy chcieli przedstawić Państwu mechanizm, w jaki jest zarządzana pamięć z mocnym uwzględnieniem Pythona. Pokażemy różne formy abstrakcji pamięci oraz mechanizmy służące do jej efektywniejszego wykorzystania. Postaram się przejść od sprzętu do naszego skryptu w Pythonie i zrozumieć, co się dzieje na każdym z etapów pośrednich. Na początku chcielibyśmy wspomnieć, tak jak tutaj wcześniej mówiłem, myślimy abstrakcjami. I na samym dole mamy jakieś tam tarcze, programy, czy to powtarza, a na samym górze mamy przy warstwie abstrakcji, mamy jakieś tam, powiedzmy, menu i tworzenie obiektów. To jest jeszcze abstrakcji Python, to nie ma znaczenia. N rzeczy musi się wydarzyć poniżej, na przykład nie mamy takich obiektów, które mamy gdzieś w dwa słowa wprowadzenia. Musimy tutaj wspomnieć o systemie operacyjnym, no bo system operacyjny umożliwia nam fasadowanie pewnych rzeczy, na przykład w pamięci, na przykład urządzeń, na przykład procesora. Powiedzmy na sam początek, niczym niezwykłym jest posiadanie 100 procesów wchodzących na systemie 32-bitowym. No, jak wiemy, no na systemie 32-bitowym przestrzeń adresowa może być 4 GB, powiedzmy, ten proces. Mamy ich 100, więc teoretycznie 400 GB, nie? Ale tak naprawdę mamy ich na przykład 8 fizycznie w kompie. No i jak to się dzieje, że niby chodzi 100 procesów, niby dało się mieć 400 GB, a wystarczy, że będzie 8. No to musimy tutaj wspomnieć o takim mechanizmie fajnym, który umożliwia nam czy używać mikrofonu, czy nie? Tak. Dobrze, żeby było bliżej ust. Dobrze. System operacyjny umożliwia nam zarządzanie pamięcią poprzez stronę. Czyli ja w ramie utrzymuję sobie na przykład 4-bitową stronę, tutaj mówimy, tak naprawdę będę mówił szybko o systemie 32-bitowym, ponieważ można dywagować w różnych opcjach, ale nie odwrotnie. Czyli mamy OS 32-bitowy, w ramie utrzymuję 4-bitową stronę, ale od strony procesu widzimy to jako tam jakąś przestrzeń liniową. I jak to się widzi, jak to działa w ogóle, że tutaj mamy liniową, a tutaj mamy 4-bitową stronę. Więc każdy proces od strony kernela ma coś takiego jak page directory, które tam nam indeksuje tablice indeksują 4-bitową stronę. I co jest ciekawe, że to sobie tak naprawdę zapamiętać tylko. Powiedzmy, że w procesie chodzącym w remoncie mamy 1-bitową na lokację. Ale zawsze trzeba pamiętać, że w tym przypadku po stronie OS-u będzie utrzymywana w pamięci 4-bitową stronę. Więc to pierwszy już taki kość. Tak, żeby szybko to przejechali, powiedzmy, że OS nam posługuje właśnie ten RAM, umożliwia nam używanie dużej przestrzeni adresowej. Oczywiście to jest temat PageFile'a i tak dalej, ale nie ma. To było takie malutkie wprowadzenie od strony remontu. Po stronie remontu, jak powiedziałem, widzimy kontenery. Czyli powiedzmy, wcześniej powiedziałem 4 GB, oczywiście troszkę transformamy instrumentacją. No bo w tych 4 GB po stronie procesu mamy 2 GB, które możemy wykonywać jakieś alokacji, no i 2 GB, które są tak naprawdę dla kernela. Czyli od strony procesu, czy jakiegoś tam skryptu Pythona, czy zagranicznego w dyskusji, widzimy tylko dolne 2 GB. Co w tych dolnych 2 GB musimy zmieścić? No musimy zmieścić wszystkie nasze bity kontenery, nie ma znaczenia. Ktoś to sprawdzi, wykonywać kod. Oczywiście tam muszą się znaleźć kolejne abstrakcje, takie jak na przykład stosy, na przykład jakieś hipy, albo na przykład hipy zarządzane, które są jeszcze tam troszeczkę wyżej w abstrakcji. To wszystko musimy wiedzieć. Oczywiście nasze dane.
co to jest taki od strony procesu? No, patrzymy, że na przykład tutaj mamy jakiś tam kalkulator zwykły, jako proces wchodzący. Patrzymy sobie na nasze pliki, mamy ich tam kilka. Gdybyśmy sobie zrzucili pamięć tam dowolnego pliku, no to wydaje się taki randomowy zestaw danych. Ale oczywiście tak nie jest. Bo tutaj mamy kolejną warstwę abstrakcji, czyli mamy tak OS, RAM, jakiś tam mechanizm, który nam to ubiera i umożliwia warstwie wyższej liniową przestrzeń adresową. Później mamy kolejną warstwę abstrakcji, na którym będziemy dokonywać alokacji tak na obiektu. No i tak jak wcześniej widzieliśmy, heap to niby tam jakiś zestaw danych randomowych, ale oczywiście to są takie strukturki, które umożliwiają nam kontrolowanie tymi obszarami pamięci. Czemu o tym mówimy? Bo tak jak wspomniałem, jest to kolejna warstwa abstrakcji. Ta warstwa, każda warstwa abstrakcji musi być opisana jakimiś metadanymi, które umożliwiają nam jakąś kontrolę i zarządzanie. Tutaj mamy na przykład heap. Heap będzie sobie tam, powiedzmy, od strony użytkownika, to jest ważne. Będę widział to jakąś tam listę elementów połączonych. I żeby każdy taki kontenerek znowu móc sobie, nie wiem, używać, on musi być znowu opisany jakimiś metadanymi. Czyli metadane kosztują. I funkcjonowanie też kosztuje. Teraz będziemy, później troszeczkę wytłumaczymy, czemu my tak dużo mówimy o tych warstwach abstrakcji, czemu jest, mówię, o metadanych, danych kontrolnych. I tak dalej. Ostatnio znalazłem właśnie źródła od Pythona, bardzo fajną graficzkę, ASCII-art, który tak naprawdę tłumaczy wszystko, co chcemy dzisiaj poruszyć. Oczywiście w takich bardzo dużych ogółach. Mamy warstwę minutowa abstrakcji. To jest właśnie ten ROM, RAM, swap, file, cokolwiek. Jest później warstwa memory managera kernelów, który nam to odbiera i umożliwia wyższym warstwom dokonywanie alokacji pamięci. To jest bardzo ważne. Później, zrobione linia, tylko tam to jest warstwa 0. Tutaj możemy mówić już, co się dzieje od strony procesu. Czyli proces ma jakąś bibliotekę, jakieś runtime, biblioteki na przykład C, które umożliwiają przyjmowanie alokacji na heap w procesie. Może być system alloc, system virtual alloc, udostępniony przez API inny. Później, idąc w abstrakcji, to jest fajnie napisane warstwa plus 1. Mamy warstwę dynamory, dynam API od strony Pythona, która znowu brakuje nam heaps i na przykład tworzy abstrakcję ARC, które znowu warstwie wyżej pozwalają alokować obiekty. No później mamy warstwę plus 2, to jest już tam konkretyzacja alokatorów dla obiektów, no i warstwa plus 3, już mamy obiekty konkretnych typów. Z fragmentacją powiem obiekt typu i, obiekt typu słownik, lista, string, itd. Czyli jest tyle rzeczy, tyle warstw abstrakcji musi być, żebyśmy na samym końcu mogli utworzyć jakiegoś inta, stringa itd. Czemu o tym mówimy? Bo chcemy w tej prezentacji wymienić tak naprawdę z pierwszej rzeczy, że alokacje są fajne, mamy je prawie że za darmo, tak nam się wydaje, ale tak naprawdę bardzo dużo rzeczy musi się zadziać poniżej, żebyśmy tą wygodę mieli. A z czego jeszcze o tym mówimy? Jeszcze na ten temat podsumować. No to jest bardzo ważne przy procesach projektowania, przy warsztatach, jak aplikacja zachowuje się w czasie wykonania. Jedną rzeczą jest złożoność kodu, jaką algorytm a drugą rzeczą, jakie jest zachowanie takie dynamiczne aplikacji, dana alokacja, możemy to szukać, alokacji może być mniej, może być większy, może być jakieś granice, może nie. No i dlatego tak mówimy, że żeby pisać już duże skalowane apki, albo wchodzące bardzo długo, jeśli na tym poziomie prestatycznie. Tak jak wspomniałem, w samym Pythonie już mamy powiedzmy trzy warstwy abstrakcji, kolejne, które coś tam nam pasują. Na samym dole możemy mieć właśnie maloka zabrakowanego, w wyższej warstwie mamy już te nasze areny, bądź jakieś bloki, które będą dokonywały się alokacje. No i na warstwie wyższej jeszcze, na tej ostatniej, mamy już coś takiego jak kolektor. I do tego właśnie dążyliśmy. Czyli robiąc sobie fajne abstrakcje na pamięć, jakieś fajne pomysły, strategie alokacji, co jest szybsze, na samej górze możemy mieć ideę garbage kolektora. Czy garbage kolektor w najprostszej wersji jest coś skomplikowanego? Nie, to nie jest nic skomplikowanego, ma swoje jakieś struktury danych, ma swoje jakieś strategie postępowania, wykrywanie cykli, utrzymuje swoje metadane odnośnie obiektów istniejących w pamięci. Ten garbage kolektor pozwala nam czymś tam zarządzać się, zgodnie z jakąś tam strategią. Taka ciekawostka, garbage kolektor. Jeden był, mówimy o garbage kolektorze, w Pythonie, mówimy o garbage kolektorze,
w C-Sharpie. Czy to jest coś nowego w idei? Nie, to nie jest nic nowego. Takie rzeczy istniały w latach 80. i 80. Pierwszy garbage collector, pierwsza implementacja to był 59 rok. Czyli nic tak naprawdę nie robi. Tak naprawdę jakbyśmy sobie sami chcieli testować garbage collectora, bo mamy taką potrzebę, no z naszej perspektywy powiedzmy, że w naszym produkcie wchodziły jakieś tam wymagane testy, które działały w sandboxie, dużo się widziły. I tak potem jest na wążek, tak naprawdę, że nie tylko z tego, to jest kwestia starego. To są to te. Liczę referencje, liczę jakieś relacje. Jak mi się zwolnią, to usuwam wszystko. Koniec roku. Oczywiście bardzo mocno upraszczam tutaj garbage collectors. Garbage collectors mogą być złożone. Fajnie popatrzeć, bo tutaj jest na przykład garbage collectorze C-Sharp, w dotnecie w wersji tam 4.0, jakie on fajne strategie ma dla serwer modu, dla workstation, na przykład mamy ten backgroundowy wątek potencjał garbage collector. To już jest troszeczkę taki bardzo skomplikowany. Ale taki prosty garbage collector to jest naprawdę nic wielkiego. Od strony Pythona, czy my możemy mocno wchodzić, w interakcję z garbage collectorem? No nie za bardzo. Możemy to sprawdzić, czy one są wyłączone, Możemy wywołać kolekcję, co może być ciekawe, bo na przykład jeśli mamy ciężkie środowisko, bardzo dużo obiektów, wchodzących w N różnych wątkach, możemy z jakiegoś powodu chcieć tą kolekcję robić co jakiś czas. Możemy sobie ustawić pewne flagi, możemy sobie dedykować jakiegoś kolektora, ustalimy jakieś statusy właśnie obiektów, które są poprawnie zarządzane przez jakiegoś kolektora, albo z jakiegoś powodu niezarządzane. I mamy tutaj jakiegoś linka, czyli napisaliśmy kod, wzięliśmy na przykład pełen cykl relacji obiektów. Te obiekty na przykład nie będą zebrane przez garbage collector. Czyli przy apce długochodzącej takie problemy mogą nam się pojawić. I tutaj app nam umożliwia śledzenie. Możemy sobie pobrać wszystkie obiekty, które garbage collector indeksuje sobie. Możemy ustawić sobie threshold, jedną na przykład ma zwalniać do tej generacji. Ile mamy tych obiektów? Czy jak dany obiekt, jakie ma relacje do innych obiektów? I tak troszeczkę bawić się mówią. Ale z drugiej strony fajnie można byłoby się bawić. Przedmiot tutaj źródło Pythona. Mamy to napisane w C. Gdybyśmy chcieli sobie jakąś taką customową strategię działania garbage collectora zrobić, no to od strony Pythona tego tak za bardzo nie zrobimy. No i możemy się strzyknąć źródła Pythona, co tam sobie naklepać i już jakąś strategię postępowania. A strategia, wiemy tak strategia, ale z czym może być związana strategia? Strategia może być, nie wiem, z użyciem pamięci, z ilością wątków. Cokolwiek będziemy chcieli skorelować w naszym przypadku, takie coś możemy sobie napisać. Mając na uwadze to, o czym mówił Patryk, przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda to od strony Pythona. Zaczniemy od samej góry. W tabelce tej możecie zobaczyć, ile zajmują w pamięci obiekty dla poszczególnych typów podstawowych, dla różnych wersji Pythona, na różnych architekturach. Pierwsze, co się rzuca w oczy, jest to, że zazwyczaj te obiekty zajmują więcej miejsca niż ich odpowiedniki z języków typu C, C++. Przykładowo int z najprostszych int w Pythonie to jest 12 bajtów, czyli trzykrotnie więcej niż byśmy się tego spodziewali. Typ słownikowy jest jeszcze bardziej skomplikowany w Pythonie, ponieważ jego wielkość nie jest ani stała, ani liniowa. Na poprzednim slajdzie wielkości obiektów były albo stałe, albo liniowe, jak na przykład string. Słownik natomiast zmienia wielkość w zależności od ilości przechowywanych elementów i jak widać przy kilkudziesięciu tysiącach elementów nagle pamięć wykorzystywana przez słownik zaczyna mocno rosnąć. Podpisane na osi Y jest oczywiście pamięć w bajtach, na osi X jest ilość elementów w słowniku. Ten wykres przedstawia pamięć, jaka jest alokowana tylko i wyłącznie na potrzeby słownika. Nie ma tutaj pamięci obiektów, które są przechowywane w słowniku. One się oczywiście dodają do całej pamięci. Żeby zrozumieć kilka przykładów, które będę chciał później przedstawić, najpierw poznajmy kilka podstawowych funkcji, które pozwolą nam debugować pamięć i problemy związane z pamięcią w Pythonie. Pierwsza to jest funkcja wbudowana ID. Służy ona ogólnie do zwracania unikalnego identyfikatora obiektu. My ją wykorzystamy troszeczkę inaczej, ponieważ w C-Pythonie zostało to pomyślane w ten sposób, że funkcja ID zwraca nam adres pamięci, pod którym znajduje się dany obiekt.
co od razu też oznacza, dwa obiekty mogą mieć ten sam ID pod warunkiem, że nie istniały w pamięci programu w tym samym czasie. To jest taka sztuczka, którą warto zapamiętać. Dwie kolejne funkcje pochodzą z modułu sys, jest to getSizeOf i getRefCount. Pierwsza zwraca nam wielkość obiektów i funkcja ta działa doskonale dla wszystkich wbudowanych typów, gorzej sobie radzi z typami, które sami stworzymy. A druga zwraca nam liczbę referencji i liczba referencji w Pythonie służy do tego, żeby wiedzieć, kiedy jakby w aplikacji już nie mamy dostępu do jakiegoś obiektu i żeby garbage collector mógł się nim zająć. Z ciekawych mechanizmów zarządzania pamięcią w Pythonie jest intern. Intern służy do internowania stringów, czyli tworzenia stringów i zapisywania referencji do tych stringów w globalnej tablicy. Jeżeli tworzymy sobie string, który ma długość 0 lub 1, Python automatycznie będzie go internował, co oznacza, że jeżeli za drugim, trzecim razem w naszej aplikacji będziemy chcieli stworzyć string, który będzie miał taką samą wartość, jak już raz stworzony string, to nie będziemy tworzyli nowego obiektu, ale dostaniemy do niego referencję, do istniejącego już. Python również internuje wszystkie nazwy, wszystkie stringi, które występują w kodzie aplikacji. W kodzie, nie są tworzone dynamicznie. Zostało to wprowadzone właśnie w dwóch celach. W pierwszym, żeby zaoszczędzić na pamięci. W drugim, porównywanie stringów, tak naprawdę dzięki internowaniu możemy sprowadzić do porównywania referencji do tych stringów, co jest oczywiście dużo, dużo, dużo szybsze. Tutaj przykład, jak działa internowanie w Pythonie. Tworzę sobie dwa stringi. W tym wypadku ala Makota będzie automatycznie internowana przez wirtualną maszynę. Co widzimy? Stworzyłem sobie string ala Makota i pod zmianą A i pod zmianą B. Porównałem ich adresy w pamięci i są takie same. Jednak jak stworzymy już dłuższy string, to wirtualna maszyna ich nie internuje, więc mamy dwa obiekty, które są takie same. Więc już dwukrotnie mamy zużycie pamięci dwukrotnie większe niż byśmy chcieli. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam funkcja intern. Jeżeli stworzymy string przy pomocy tej funkcji, a znowuż tak naprawdę w pamięci tworzony jest tylko jeden obiekt, dla zmiennej A, dla zmiennej B zostanie przypisana referencja do wcześniej stworzonego obiektu. Python jest taki cwany, że internuje nie tylko stringi, ale również typu integer, ale robi to w dosyć ciekawy sposób, tylko dla zmiennych o wartościach z przedziału od minus 5 do 256. Tak, prosty przykład, mamy dwie zmienne A, B o wartości 13 i tak naprawdę to jest ten sam obiekt w pamięci. Mamy już zmianą AB równo 300 i w tym momencie mamy utworzone dwa obiekty o wartości 300. Tak sobie wymyślili, warto o tym pamiętać, jeżeli chcemy tworzyć stringi z tego zakresu. Jeszcze dlaczego Python pozwala na internowanie typów integer i string? Dlatego, że typy te dwa są immutable, czyli po stworzeniu one się już nie zmieniają. Nie mamy możliwości zmienienia ich wartości. To, co czasami, na przykład jeżeli napisał R odnośnie 13, potem R odnośnie 12, tak naprawdę to, co się dzieje, pierwszy obiekt, zostanie dla niego referencja zmniejszona do zera, żeby garbage collector mógł się nim zająć w późniejszym czasie, a my stworzymy drugi obiekt z wartością 12. Więc te obiekty nie są zmieniane po utworzeniu. Dzięki temu można to wykorzystać mechanizm internowania. Mając na uwadze to, co powiedział Patryk o tych wszystkich formach abstrakcji, wszyscy zapewne wiedzą, że w Pythonie wszystko jest obiektem. Dzieje się to w ten magiczny sposób, że każdy obiekt w pamięci zaczyna się od takiej struktury, która się nazywa PyObject. Jest to bardzo prosta struktura. Teraz zaglądamy w kod wirtualnej maszyny Pythona. Jakby ktoś tego nie zauważył.
Struktura PyObject, która jest wspólna dla wszystkich obiektów w Pythonie, czyli tak naprawdę dla wszystkiego, co Python tworzy, na czym operuje. Mówimy tutaj o zmiennych, o klasach, o metodach, o obiektach. Składa się tylko z makra PyObjectHead, które rozwija się do dwóch pól. Pierwsze pole to jest pole intowe obrefCount i to jest właśnie to pole, w którym Python przechowuje liczbę referencji do danego obiektu w pamięci. Czyli za każdym razem, jak stworzyliśmy sobie jakiś string a równa się a makota i później pisaliśmy b równa się a, c równa się a, tak naprawdę zwiększamy tylko i wyłącznie to pole. A drugie pole to jest wskaźnik na strukturę TypeObject, o tym w ogóle nie będziemy rozmawiali, ale jest to struktura, która przechowuje typ Python. A dzięki temu Python wie, na jakim obiekcie, jaki obiekt znajduje się dalej w pamięci. Rozwijając to troszkę dalej, zobaczymy, jak wygląda typowy int. Int to jest struktura taka sama jak PyObject, no ponieważ, tak jak powiedziałem, wszystkie obiekty w Pythonie muszą się w pamięci zaczynać od tej struktury, żeby Python mógł je traktować na równi. I dalej dokłada tylko jedno pole, jest to pole typu long ob iVal, które przechowuje tak naprawdę aktualną wartość stringa. Więc nasz int, który jest obiektem, jak już tutaj widać, nie jest typem prostym, tak jak znamy to z niektórych języków, składa się z trzech pól, wszystkie czterobajtowe, czyli co razem nadaje 12 bajtów. Jest to zgodne z tym, co mieliśmy w tabelce na początku. Skoro już to wiemy, możemy spróbować skakować inta w Pythonie. Żeby lepiej zrozumieć, jak wszystko, o czym mówiliśmy, działa, zrobimy sobie taki mały eksperyment. Stworzymy sobie z inta wartości 1337. Sprawdzimy sobie jego adres. Wykorzystam do tego ID. Od razu to przerzuciłem do wartości 16, więc nam to łatwiej odnaleźć w debugerze. Sprawdzimy, ile jest referencji. Jest jedna referencja. Tutaj jest 2, dlatego że warto o tym pamiętać. Funkcja getRefCount, sprawdzając, ile obiekt ma referencji, sama tworzy do niego referencję, więc zawsze ta wartość będzie większa o 1. Więc w Pythonie tak naprawdę mamy jedną referencję do naszego inta. Przypiszemy sobie do niego drugą zmienną i przypiszemy do niej referencję, więc sprawdzimy, czy to jest wskazanie na te same miejsce w pamięci, co jest prawdą, i jak widzimy, ilość referencji się zwiększyła. W ten sposób działa w Pythonie monitorowanie ilości referencji do danego obiektu przez cały czas życia aplikacji. Tutaj, dla tego samego przykładu, możecie Państwo zobaczyć zrzut w pamięci pod tym adresem, gdzie znajdował się int. Jak widzimy, w pierwszy prostokąt czerwony to jest liczba referencji, pamiętając z tej struktury pyint object, która wynosi 2, co się zgadza. Dalej mamy wskaźnik na strukturę type object, w ogóle się tym na razie nie przejmujemy, i dopiero zielona ramka przedstawia aktualną wartość inta. Więc tak to wygląda z punktu widzenia pamięci. Nasze 3, 12 bajtów. Ok, wykorzystam teraz moduł C-Types. Nie będziemy na ten temat rozmawiali. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest C-Types, to po pierwsze odsyłam, zachęcam do potestowania, a pokrótce po prostu pozwala to na mapowanie. W tym przypadku na mapowanie, na odwzorowanie kodu z C w Pythonie. Tworzę sobie klasę, która będzie reprezentowała moją strukturę, ten int object, i deklaruję w niej trzy pola zgodnie z tym, co widzieliśmy w kodzie wirtualnej maszyny. I jeszcze raz, wrócimy sobie do tego samego przykładu. Tworzę sobie inta o jakiejś tam wartości. I teraz zrobię tutaj taką sztuczkę. W czwartej linijce, trzecia jest pusta, więc w czwartej, ten object załaduje naszą strukturę danymi z pamięci. From address, ta metoda pozwala na odczytanie pamięci z podskazanego adresu i wypełnienie mojej klasy, znaczy mojego obiektu tej klasy, danymi z pamięci.
A może później się odwołać do tych pól, tak jakbyśmy się odwoływali z kodu C, czyli obref count, mamy dwa, co się zgadza, optype, tutaj pomijam to, i iVal, czyli wartość tego inta. Co ciekawe, ta struktura nie jest tylko read-only, ten obiekt, ale jest read-write. Dzięki niemu możemy operować na pamięci procesu Pythona. Jak widzicie, w tej linijce przypisuję do wartości op i val nową wartość i nagle moje zmienne a i b, które wskazywały na inta utworzonego na samym początku, mają nową wartość. Więc teraz zamieniliśmy inta, który jest normalnie immutable, na mutable one. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczny eksperyment, że lepiej go w kodzie nie robić, dlatego że, jeżeli jeszcze pamiętacie, Python internuje niektóre inty. Więc jeżeli byście zrobili tą sztuczkę na incie z zakresu od minus 5 do 256, byście zmienili wartość na przykład 2 na 0 w całej aplikacji Pythona do końca działania procesu. Nie wiem, ile czasu mamy. Widzimy? A, no to tak szybciutko tylko powiem. Czy środowisko tak ogólnie zarządzane daje nam gwarancję dobrego zarządzania pamięcią? No nie, bo poprzez błędy jakieś programistyczne możemy stworzyć sytuacje, w których będą nam uciekały albo jakieś zasoby systemu, albo pamięć. Nie ma sobie na przykład referencji, bądź na przykład myślę, albo źle będziemy zarządzać jakimiś obiektami natywnymi. No i takie rzeczy, jabliki, to jest normalna rzecz w środowiskach zarządzanych. A wydawałoby się, o, garbage collector, super, fajnie, nie muszę o tym myśleć. Nie, nieprawda. Jest to problem w dużych produktach, które używają czasami third party. Może być tak, że klient dostaje nasz produkt, nie wiem, on nam chodzi dwa dni, bo przeważnie po drugim dniu nam się kraszy. No to teraz możemy tutaj zrobić taką szybką inwestygację, o co chodzi. I bardzo często okazuje się, że coś tam nam pocieknie i leci jakiś crash. Co jest też ważne, że w ten sposób trzeba monitorować usługi, które chodzą przez długi okres czasu. Właśnie mówimy o tej pamięci, że robimy dużo alokacji, realokacji, realokacji i tak dalej. Pamięć nam się jakoś śmieci, powstają dziury, wygadać kolektor, czy jakiś inny mechanizm dobrze nam to skompakuje. I tak, i nie. No, chodzi nam tylko tutaj o perspektywę, że na te aspekty trzeba patrzeć, zwłaszcza w dużych apkach, no, o dużej ilości APR-ów powiedzmy, i usługach chodzących w długim terminie. To naprawdę to bardzo mocno rzeczy. No, warto tylko zapamiętać, że właśnie linki w środowiskach zarządzanych nadal istnieją. Co ja rozumiem przez wyciek obiektów bądź zasobów? Mamy teoretycznie nasz proces chodzący tu z remontu, który jest bardzo mocno odseparowany od strony kernela. Teoretycznie aż tak za bardzo nie możemy wchodzić w interakcję po stronie kernela w tak prosty sposób, ale identyfikujemy obiekty po stronie kernela przez takie coś jak uchwyt. I te uchwyty też mogą nam wyciekać. Czyli źle zarządzamy jakimś typem, powiedzmy, uchwytem do pliku, nie wiem, mutexem, czy mutantem, możemy nazwać to jak chcemy, nie będziemy dobrze tego zwalniać, to będą nam wyciekały obiekty po stronie kernela. To już się zaczyna robić niebezpiecznie. Wnioski. Wniosków można byłoby naprawdę tutaj dużo wysnuć. Dla nas tak naprawdę są dwie perspektywy ważne. Powiedzmy taka perspektywa deweloperska, czyli ja chcę pisać stosunkowo sensowny kod, który ma jak najmniejszy footprint pamięci i jest wydajny, ale jest też perspektywa bezpieczeństwa. Czemu tak mówimy o tych różnych warstwach abstrakcji z tą pamięcią? Bo niekoniecznie musimy wchodzić w interakcję z danymi w procesie bądź w systemie poprzez udokumentowane API. Jeśli pominiemy API i będziemy umieli interpretować pamięć, nagle możemy sobie stworzyć własną warstwę abstrakcji i zarządzać tym w jakikolwiek sposób. A to już jest ciekawe. No i co chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że garbage collector nie jest żadna wielka czarna magia. No to jest fajne. Daje nam parę rzeczy za darmo, ale też tutaj należy uważać. Za tego to się płaci, jak wiadomo. To jest taki punkt odnośnie, biorę super nowoczesny framework, on wiele rzeczy zrobi dla mnie za darmo, mogę podbrać, nie wiem, z Code Projecta i wszystko jest fajne. No nie, nie do końca. I to wszystko tak naprawdę. Pytanie. Czy ktoś jakieś pytanie ma? Mam jedno, tam była taka sytuacja, kiedy mówiliście o tym, że przy przepisywaniu małych intów on zeruje
Nie. Nie będzie zerował. Jeżeli będziemy tworzyli nowy int, to tak naprawdę stary obiekt pozostanie w pamięci, a liczba referencji do niego zostanie zmniejszona. Jeżeli to była jedyna referencja, to będzie ustawiona na zero, ale ten obiekt będzie wciąż w pamięci do czasu, kiedy nie uruchomi się garbage collector. Czyli jeżeli zrobimy na przykład, mamy int a w nosie 13 i zrobimy a plus 1, a będzie dokładnie to samo, co powiedziałem. Zostanie stworzony nowy int o wartości 14, czyli znowu zalokujemy 12 bajtów, a referencja, to pole z referencji do starego zostanie zmniejszone i później zadziała mechanizm czyszczenia. To nie jest resetowanie adresów. Dodawanie zostanie zamienione w Pythonie, tak naprawdę w bytecode, będzie miało wywołany odpowiedni mnemonik związany z dodawaniem i już tutaj zadziała mechanizm wirtualnej maszyny, który to zinterpretuje. On będzie musiał i tak odnaleźć, najpierw zobaczyć, co to jest za typ. Tam będzie bardzo dużo rzeczy się działo po stronie wirtualnej maszyny, ponieważ to, żeby zrobić plus, jeszcze nic w wirtualnej maszynie nie mówi. Ono musi sprawdzić, jakie to są typy, czy możemy wykonać plus na tego, na tym typie. Jeżeli możemy, to jak wyglądają alokatory dla tego typu. Zostanie wywołany alokator dla nowego obiektu, zostanie tam załadowana nowa wartość i zostanie obsłużona stara referencja poprzez na przykład zmniejszenie ilości referencji. Okej, okay, dobra. Jeszcze ktoś? Jeszcze zostajecie z nami na część networkingową, także myślę, że jeszcze będzie można, będzie okazja do porozmawiania. Podziękujmy. Dziękuję.